Gabriel przygotował w Maryi gościnę swemu Panu. W niej natura małych ludzi połączyła się z naturą boską, wznoszącą się nad wszelką słabość. Święty Efrem, 25 marca, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, sobota. Witam Was, moi drodzy, w tym jakże szczególnym dniu też. Witam szczególnie nowych słuchaczy. Dziękuję, że dołączacie do naszego kanału Echo Boga Fiat. I prosimy Was o modlitwę. I tym samym się oczywiście odwzajemniamy. A teraz dzielimy się słowem, oczywiście dzięki łasce Bożej, które na dzień dzisiejszy jest otóż to takie. A słowo zostało zapisane w czwartek, 20 października 1994 roku o godzinie 20. Od około tygodnia, jak gdyby falami przenika mnie miłość Pana. Miłość, której nigdy nie da się przyrównać z niczym na ziemi. Pełna tak ogromnej czułości i współczucia i odnosząca się do wszystkich istot ludzkich. Pochylenie nad ludźmi, tak wielkie, że można je tylko wyrazić tym, co stało się w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Spojrzenie Chrystusa z krzyża sprzed lat, które kiedyś ujrzałam, wyrażało tą miłość. Z psalmu 128, wers od 1 do 6. Szczęśliwy, kto boi się Pana i kto chodzi Jego drogami, bo z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał. Będziesz szczęśliwy i dobrze będzie Ci się wiodło. Małżonka Twoja, jak płodny szczep winny we wnętrzu Twego domu. Synowie Twoi, jak szczepy oliwne dookoła Twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niech Cię Pan błogosławi z Syjonu, obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie, obyś oglądał dzieci Twoich synów. Pokój nad Izraelem. Kropka. Dobrej, radosnej soboty, Zwiastowania Pańskiego, pogody ducha. I oczywiście, jeżeli ktoś rozpoczyna adopcję duchową, to życzę wytrwałości, bo też mam świadomość, jak ciężko jest wytrwać w tym postanowieniu. Dziękuję, że jesteście. Dobrego dnia. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, Marny, Pyłek i Pyłkowa. Bogusia, żona Przemka.